Witam serdecznie w kolejnym odcinku Goodyeary całoroczne, czyli Four Seasons. Mieliśmy już kilka razy na kanale i zawsze wypadały bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wzorcowo. Dzisiaj kolejne sztuki, tym razem na BMW. Więc oto mamy maila od Gracjana i mamy BMW X4-252 konie mechaniczne, choć nie jest to jego auto. Dzień dobry, może to Pana zainteresować. Już odpisałem Gracjanowi, że ja nie jestem Pan, tylko Paweł. Koleżanka ma BMW X4 o mocy 252 koni mechanicznych i stosuje dynamiczną jazdę. Za moją namową kupiła Goodyeary Wektory Four Seasons generacja trzecia. Byłem bardzo ciekaw, jak całoroczne opony wytrzymają na aucie o tak dużej mocy i napędzie X-Drive. I uwaga, przebieg aż 50 tysięcy kilometrów, czyli całkiem sporo jak na opony całoroczne. Bieżnik tył 5,5, przód 6 mm. Jak rozumiem, napęd tylny to jest jakby podstawowy. Opony nigdy nie rotowane, stan moim zdaniem bardzo dobry. No i tu jeszcze mamy rozmiar i data produkcji. 2022, czyli w sumie niecałe 2 lata i już 50 tysięcy kilometrów. Samochód używany w mieście, jak i w trasach. No i mamy oto BMW X4. Goodyearki. Wektory. Piękna felga, jak to zwykle bywa na BMW. Four Seasons generacja trzecia. Tutaj rozmiar 245/50/19. Słabo widać, ale jest tu rzeczywiście napisane Made in Germany. Rok produkcji. No i stan bieżnika. Zobaczcie, jaki wysoki bieżnik, jak na 50 tysięcy kilometrów. Naprawdę porządna guma. Ci, co śledzą kanał, to wiedzą, że całoroczne zwykle wytrzymują między 20 a 40 tysięcy kilometrów. Pechowce robią tylko 20. Moje wytrzymały 40, ale przy tych 40 to już był po prostu złom. Tu mamy 50 i jest całkiem nieźle. Jakie ostre krawędzie klocków. Nic nie wyszczerbione. No ale to też pewnie zasługa tego, że auto jeździło dużo na trasach. Jednak w mieście opony się bardziej niszczą. Na tej fotce widzimy większe zmęczenie materiału, pewnie opona tylna. I tu już można się dopatrzeć jakichś takich pęknięć. Ale klocki wciąż zdrowe. Tu też coś widzimy. Także, moi drodzy, po raz kolejny opony Goodyeara wydają się być oponami porządnymi i godnymi polecenia. Prawdziwe premium. Dzięki, trzymajcie się.